Dzień dobry moi drodzy, razem z Hitmanem witamy wszystkich gorąco w kolejnym, 9 już odcinku. Chciałoby się powiedzieć, jak ten czas leci. Przecież doskonale pamiętamy, jak niedawno wchodziliśmy pierwszy raz z bestią w transporterze do naszego domu, a tu stuknęły już 4 miesiące. Czy to dużo? Wydawać by się mogło, że nie, ale każdy, kto śledzi nasz kanał, widzi, jak przez ten czas diametralnie zmienił się wygląd i zachowanie Hitmana. Często pytacie w komentarzach i wiadomościach, a jakie szkody wyrządził kotek do tej pory? No to zróbmy sobie małe podsumowanie tych 4 miesięcy. Hitman nie gryzie i nie drapie nic poza swoimi drapakami i sporadycznie moimi pantoflami. Nawet jeśli znajduje się gdzieś w drugim końcu mieszkania, a dopadnie go nieprzewidziana złość czy frustracja, dobiegnie do drapaka, żeby się tam wyżyć. Więc żadne wypoczynki, meble czy ściany nie noszą oznak kocich pazurków. Oczywiście, gdy wchodzi w zakręt z nadmierną prędkością, słychać kontakt pazurów z podłogą. Na szczęście panele są na tyle twarde, że żadnych rysek na nich nie zostawia. Jedyne szkody, o ile można to tak nazwać, raczej użyłbym słowa przypadki, wiązały się, zwłaszcza w pierwszych tygodniach, z jego eksploracją terenów wyższych. Hitman ma teraz 7 miesięcy i 2 tygodnie. Waży 6 kg, ale od samego początku, gdy z nami zamieszkał, nie był małym kotkiem, więc nie jest typem baletnicy. I podczas wyskakiwania zdarzyło mu się kilka razy coś zrzucić, czy to masą, czy wielkością, długim ogonem, lub po prostu złym wyliczaniem koordynatów miejsca lądowania. Pomijając oczywiście jakieś zrzucenie szmatki czy papierka, to przypominam sobie jedynie 3 przypadki, które postawiły nas na równe nogi. Przypadek pierwszy. Hitman zrzuca kwiatek z parapetu. Tu zadziałała wielkość i masa, bo kwiatek nie należał do małych, a jego upadek postawił na nogi cały dom. Szkód zero, bo kwiatek i donica przeżyły, a jedyne co trzeba było zrobić, to posprzątać rozsypaną ziemię. W poprzednich odcinkach opowiadaliśmy, że Hitman w pierwszych tygodniach upodobał sobie sforsowanie szafki z telewizorem. I tu mamy 2 kolejne przypadki. Przypadek numer 2. Bestia strąca ogonem stację pogodową. I tym razem wielkich szkód nie ma, bo nic się wielkiego nie stało, poza oderwaniem plastikowej podstawki, którą udało się łatwo naprawić. Przypadek numer 3. Hitman najprawdopodobniej źle obliczył miejsce lądowania i ratując się przed upadkiem, chwyta się łapkami soundbara, ściągając go na podłogę. Sprzęt nie odniósł żadnych szkód, ale upadając wyrwał kabel HDMI, a że kabel był w miarę dobrej jakości, no to wyszło na to, że stówę jesteśmy w plecy. I to właściwie cała wielka lista szkód, jakie Hitman wyrządził w naszym domu. Zaznaczam, że wszystkie w pierwszych tygodniach rezydowania, no można by wymienić jeszcze jakiś lekko obgryziony liść czy wychlapywanie wody z miski, ale przekonaliśmy się też, że przy odrobinie cierpliwości i konsekwencji można się z kociakiem dogadać, a jaki układ Hitman zerwał z dnia na dzień, dowiecie się już za chwilę.
Jak pamiętacie, Hitman jest rannym ptaszkiem. Wstaje zazwyczaj między 4 a 5 rano. Kto śledzi nasz kanał, wie też, że udało nam się wynegocjować z bestią, co nie było takie łatwe, że poranna aktywność w domu zaczyna się z chwilą, gdy zadzwoni budzik, czyli o 6:30, choć zazwyczaj Hitman decydował, że mamy już wstać jakieś 2-3 minuty wcześniej, czyli zaczynał głośno miauczeć, drapać po stopach, czy łapać ząbkami za dużego palucha. I nadszedł ten dzień. Godzina 5:30, bestia zaczyna się wydzierać na całe gardło, wsadza łapy pod kołdrę, żeby zahaczyć o stopę. Co się dzieje? Aha, Hitman nie przestawił zegarka z czasu letniego na zimowy. Próba ignorowania zachowania bestii skończyła się niepowodzeniem, bo Hitman po kilkunastu minutach zaczął miauczeć i wyskakiwać w miejsca, gdzie od tygodni już nie skakał. Wstawać, do roboty, budzik wam się zepsuł. No i chcąc, nie chcąc, trzeba się było z łóżka podnieść. Koniec końców wyszło na to, że wstajemy teraz godzinę wcześniej, choć ja, i tu pewnie męska część widzów zrozumie mnie lepiej, mam szansę się zdrzemnąć, gdy małżonka idzie na poranną toaletę do łazienki, bo Hitman też leży wtedy pod drzwiami i czeka, aż wyjdzie. Oczywiście, jak to mężczyzna, też potrafi po kilkudziesięciu minutach stracić cierpliwość, wraca wtedy do sypialni i razem czekamy na wolną łazienkę. Tylko jak teraz przestawić Hitmanowi zegarek? Przydałaby się jakaś instrukcja obsługi. Marnym pocieszeniem jest też fakt, że przecież za pół roku wszystko wróci do normy. Zdecydowaliśmy się jednak ustawić budzik na 5:30 i sukcesywnie, co kilka dni, przestawiać o 5 minut później. Czy i kiedy przeniesie to pożądany efekt, zobaczymy. Będziemy was oczywiście na bieżąco informować, dlatego zachęcamy do subskrybowania kanału, włączenia powiadomień. Komentujcie, lajkujcie i udostępniajcie nasze filmy. Pomaga nam to w rozwoju kanału. Zaglądajcie też na Facebooka czy Instagrama, tam pojawiają się materiały niepublikowane nigdzie indziej. Na dzisiaj został nam jeszcze album ze zdjęciami, także zostańcie z nami jeszcze minutkę. Ja się z wami już żegnam milutko i do zobaczenia w następnym odcinku.